poniedziałek będzie miał miejsce pogrzeb królowej Elżbiety, a monarchii nie pożegnają najbliżsi światowi przywódcy, w tym prezydent Andrzej Duda z małżonką. Jak będzie wyglądało ostatnie pożegnanie i kiedy oglądać transmisję? Królowa Elżbieta II odeszła 8 września w wieku 96 lat. Od czasu śmierci wiekowej monarchini, która władała Zjednoczonym Królestwem od 7 dekad, trwają uroczystości upamiętniające jej historyczne rządy. W bieżących wydarzeniach i spotkaniach z żałobnikami biorą też udział członkowie jej rodziny, w tym król Karol III, który zastąpił ukochaną matkę na tronie. Pogrzeb królowej Elżbiety, transmisja. Gdzie i kiedy oglądać? Przez ostatnie dni trwały przygotowania do pogrzebu królowej Elżbiety. Procedury na wypadek jej śmierci opisano szczegółowo w operacji London Bridge, a ostatnie pożegnanie z monarchinią będzie miało miejsce w poniedziałek, 19 września, w opactwie westminsterskim. Uroczystość ma się rozpocząć o 11 czasu londyńskiego, a więc polscy widzowie będą mogli śledzić transmisję od godziny 12. Pogrzeb królowej będzie można śledzić online, a transmisja będzie dostępna w WP Pilocie. Wydarzenie będą też relacjonowały największe telewizje na całym świecie, w tym Telewizja Polska, która w poniedziałek rozpocznie relacje z uroczystości o 11:30. Wydarzenie będą mogli także zobaczyć widzowie TVN i Polsatu w ramach programów informacyjnych dedykowanych stacji. Pogrzeb królowej Elżbiety. Jak będzie wyglądał W poniedziałek pogrzeb rozpocznie się w opactwie westminsterskim w Londynie, a następnie trumna z ciałem monarchini spocznie w kaplicy ŚW. Jerzego na zamku w Windsorze. Wcześniej zostali tam pochowani m.in. rodzice królowej, a także jej ukochany mąż, książę Filip. Ceremonię ma poprowadzić arcybiskup Canterbury, Justin Welby, który przed laty udzielił ślubu Meghan Markle i księciu Harry'emu. Podczas uroczystości przemówi premier Wielkiej Brytanii, Liz Truss, a wśród gości wydarzenia zapowiedziano udziałem inne prezydenta USA Joe Bidena, premiera Kanady Justina Trudeau czy prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Na miejscu stawi się też prezydent Andrzej Duda z małżonką i, wedle medialnych zapowiedzi, planują poznać brytyjską premier. Po pogrzebie wyruszy uroczysty pochód, w którym wezmą udział m.in. członkowie rodziny królewskiej.